Słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę gruba akcja. Wczoraj do domu przyszedł mi nowiuśki komputer, ale co najważniejsze, mój brat w ogóle o niczym nie wie. Nie wie, że jakiś komputer zamówiłem, że on w ogóle przyszedł. Po prostu o tym nie wie. Tylko że ja mam jeszcze swój stary komputer, który obecnie jest warty około 3000 zł. A mój brat Michał ma komputer o wartości około 150 zł, więc gdyby dostał ode mnie taki malutki prezencik o wartości 3000 zł, w którym mógłby sobie grać w każdą gierkę bez lagów, no właśnie, to wydaje mi się, że się ucieszy. Także witam was bardzo serdecznie w kolejnym dosyć nietypowym odcinku na moim kanale. Jak ktoś jest nowy, niech koniecznie subskrybuje ten kanał, bo być może będzie takich odcinków więcej. Kto wie, subskrybuj. No a co? A ja w tym momencie zaczynam wykonywać mój nietny plan, także zostawcie łapkę w górę jeszcze. No i zapraszam do oglądania, chodźcie ze mną. Słuchajcie, tutaj właśnie czeka na Michała mój stary komputer, który jest obecnie warty około 3000 zł. To jest po prostu komputer do grania, bardzo dobrze gra się na nim w każdą gierkę, a komputer Michała kosztuje obecnie 150 zł, no i nawet Word tam się czasem zacina. Tak jak wam mówiłem, mam nowy komputer, ale o nim będzie jeszcze odcinek. No i dobra, słuchajcie, teraz tak po prostu chciałem wręczyć ten komputer dla mojego brata i jestem bardzo ciekawy jego reakcji. Mój brat ogólnie jest tutaj za tą ścianą, dlatego nie mówię też dosyć głośno, żeby nie usłyszał. Bo Michał bardzo często gra na tym komputerze i wie, że tutaj wszystkie gry płynnie śmigają, więc wydaje mi się, że taki komputer dla niego to jest po prostu jakieś marzenie. Postawię teraz aparat na statyw i po prostu wejdę do niego do pokoju, jak gdyby nigdy nic i przyniosę nowy komputer. Zobaczymy jego reakcję. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Cześć Michał. Cześć, słuchaj. Wiesz co, ja na chwilę postawię tutaj statyw do ciebie do pokoju, dobra? Ale po co? Dlaczego? No za chwilę zobaczysz dlaczego, tylko na chwilę go ustawię ten statyw, dobra? No dobra, no tylko na chwilę, no wytrzymaj. Rozumiem, że nie lubisz, jak w twoim pokoju są kamery, no ale tylko na chwilę, tak? No ale co dla mnie będzie ciągle, nie? No ale tylko na chwilę będzie dla ciebie, no spokojnie. Ja zaraz przyjdę po prostu. W ogóle, nie ten. No zaraz przyjdę po prostu, no spokojnie, no ta kamera tutaj nie będzie wiecznie, za chwilę ją zabiorę, dobra? No a co się nagrywa tam w ogóle? No się nagrywa, ale to mówię, że tylko na chwilę. No co? Ja zaraz przyjdę, spokojnie. Ale o co chodzi w ogóle? Zobacz, poznajesz? Możesz już powoli zacząć łączyć kropki, ponieważ... No słuchaj, to jest mój komputer tak naprawdę do teraz. Bo od teraz to jest już twój komputer. No tak, to jest mój komputer. Wiesz, też ty wydałeś na niego dużo. Przecież to jest tam wszystko takie dobre, z tego live'y robisz. No robię z tego live'y? No tak, weź. Posłuchaj. Pranka robisz, no. Nie, właśnie nie robię pranka, robię na tobie właśnie antypranka. No. To jest, posłuchaj, to jest komputer dla ciebie, za chwilę powiem ci coś, czego na 100% się nie spodziewałeś i myślę, że to jeszcze bardziej cię zaszokuje, niż to, że ten komputer właśnie jest dla ciebie. No za chwilę... nie, co mnie zaszokuje, że teraz powiesz, to był prank. Nie. Wiem, że lubisz grać bardzo na tym komputerze, przychodziłem ze szkoły, to sobie na nim grałeś i wszystko na nim płynnie chodzi. No tak, niby mi tego właśnie dlatego nie oddał. Ja bym się tego nie oddał. No nie, a wiesz, że ja cię bardzo kocham. No tak, ja wiem o tym, ale... Więc teraz tak, Michał, ja jakiś czas temu zamówiłem sobie nowy komputer. Nie powiem za ile, bo z tego też nagram odcinek. Ale ten komputer jest, mój komputer jest o wiele lepszy od tego, więc nie mam co zrobić z tym komputerem, więc po prostu oddam ci go. I teraz ty w swoim pokoju, bo teraz masz taki komputer, no że po prostu no... nawet Word się na nim zacina, tak? Wszystkie programy. I teraz ty na tym komputerze będziesz mógł tak naprawdę robić wszystko, bo to będzie już twój komputer. No, tak. Wiem, że mi nie wierzysz, że ja mam nowy komputer, bo wczoraj ciebie cały dzień nie było, a wczoraj przyszedł ten nowy komputer i specjalnie chowałem przed tobą kartony do piwnicy szybko, żebyś nie zauważył, że jakaś paczka duża przyszła. Nie wierzysz mi? No to chodź. No tak. Wiesz, ty odpinasz te wszystkie kabelki w 2 minuty, to ty możesz sobie po prostu to odpiąć. No myślisz, że to jest ustawione, no to patrz. No. Co to jest? No mówiłem. Skomputer? No to jest... To jest takie... No to co jest... To jest takie, aha. Co ty gadasz? No tak. No a co to jest, atrapa? Czy to wygląda jak atrapa? Nie, to nie wygląda. No to patrz. No to raczej nie jest atrapa. Nie wiem o co chodzi. Sobie nowy komputer. No tak. Ja kupiłem nowy komputer. No czekaj. A mi po prostu nie są potrzebne 2 komputery, rozumiesz? I teraz ten komputer, który ja do niedawna miałem, od dzisiaj jest po prostu twój. Czyli ale skąd ty w ogóle ten? Czy by się to nie opłacało? Nie wiem, nie no. Zarabiam pieniążki, sobie kupiłem komputer. Nie wiem, czy to jest, nie wiem, od kuzyna wziąłeś, czy coś. No tak, od kuzyna wziąłem. No mogłeś w sumie, nie wiem.
Nie, no zobacz, już to jest moje konto, wszystko, no nie wziąłem czegoś takiego, no nie, chodź, po prostu... Ja, no o co chodzi ty? Zaczynasz powoli wierzyć, czy tak niekoniecznie? Nie wiem. Znaczy to, rozumiem, że to jest jakiś szok dla ciebie i tak dalej, ale po prostu podłączę ci ten komputer, zresetowałem już wszystkie dyski, cały system, więc będziesz miał go od początku. Co tu się stało? Czekaj, ja ci go podłączę i sobie po prostu sprawdzisz gierki, ile masz FPS-ów w gierkach. Dobra? No. Wszystkie kabelki już są podpięte do prądu, tylko trzeba je teraz podpiąć do komputera, no i powinno wszystko działać. Dobra, wszystkie kabelki już są podpięte i co, Michał, jesteś gotowy, bo za chwilę będzie oficjalny start komputera. No, ale... Jesteś gotowy. Może chcesz ty nacisnąć ten przycisk? Właśnie lepiej ty naciśnij ten przycisk. Sam jestem ciekawy, czy to teraz zadziała. Działa, no i za chwilę pobierzesz sobie CS, bo masz teraz pusty dysk, no cały system Windows trzeba będzie zainstalować od początku. No i sprawdzimy, ile masz FPS-ków w CS-ie i nie tylko. Jak ci to śmiga? Bardzo dobrze. Czekaj, zobaczymy, ile FPS-ów. Ło. No widzisz, na najwyższy to co, chyba zmieniałeś coś w ustawieniach, czy nie? Co? Zmieniałeś coś w ustawieniach? Wydaje mi się, że nie. No, czyli na najwyższych ustawieniach w miarę masz 300-200 FPS, no to jest całkiem dobrze, jak na takie sobie granie, nie? No, także... Dzięki. Teraz też musicie widzowie uwierzyć na słowo, że po odcinku wcale to nie będzie tak, że odszczepię ten komputer, no bo przecież mam swój komputer, także to jest po prostu prezent dla Michała za 3000 zł. Taki antyprank, że tak powiem, taki troszeczkę bogatszy. Jesteś ogólnie zadowolony, Michał? Jak myślisz? Dobra, to ty sobie tutaj graj, a ja idę się pożegnać z widzami. Także słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo spodobała mi się reakcja brata. W tym momencie siedzi, gra ciągle w CS-a. Pewnie dzisiaj zrobi swoją pierwszą w życiu nockę. Tak mi się wydaje, nawet nie mówił nic o niczym dla mamy, co jest dosyć dziwne. No i bardzo się cieszę, że tak bardzo się tym wszystkim zafascynował, że po prostu fakt trochę teraz będzie miał taki bierny tryb życia. Wątpię, żeby przez najbliższy czas w ogóle wyszedł na podwórko. No ale to nic, lubię bardzo dawać prezenty, jak w ogóle ktoś chce. Kolejny taki odcinek, niech napisze mi po prostu w komentarzu jakiś pomysł, a ja postaram się go zrealizować. Także co, słuchajcie, za dzisiaj dziękuję. Widzimy się już niedługo, za 2 lub 3 dni. Trzymajcie się, życzę wam oczywiście miłego dnia, poranka, wieczora, nocy, po prostu miejcie dobre życie. Mam nadzieję, że już każdy zasubskrybował, bo dla mnie te subskrypcje się bardzo liczą, to jest taka cyferka, ja ją po prostu lubię. Do zobaczenia, trzymajcie się i siema!